Julia Wieniawa zapomniała, że jest na wizji. Puściła wiązankę wulgaryzmów. Julia Wieniawa dała się ponieść emocjom i po finale Mam Talent. Pozwoliła sobie na ostre podsumowanie programu. Problem w tym, że cały czas była na wizji i wszyscy mogli usłyszeć wiązankę wulgaryzmów płynących z ust jurorki show. Wpadka Julii Wieniawy po finale Mam Talent. 15. Edycja nowego, odświeżonego Mam Talent. Dobiegła już końca. Na ekranach zobaczyliśmy nową szatę graficzną, nowych prowadzących i nowy skład jury. Program poprowadzili Agnieszka Woźniak-Starak i Janek Pirowski. Za stołem oceniających obok Agnieszki Chylińskiej zasiadł Marcin Prokop i Julia Wieniawa. Julia Wieniawa zdradziła, jak dostała pracę w Mam Talent. Był jeden warunek. O ile Chylińska i Prokop z Mam Talent znają się bardzo dobrze już od ponad dekady, o tyle Julia Wieniawa w show dopiero zadebiutowała. I wywołało to w niej całą masę emocji, czemu upust dała za kulisami zaraz po finale. Aktorka myślała, że kamery nie widzą tego, co się dzieje, jednak w rzeczywistości wszystko szło na wizji. Julia Wieniawa przeklęła w Mam Talent. Aktorka przytuliła się do Pirowskiego i rzuciła z radością sympatyczne, zajebiście, kuwa, rojebaliśmy to. Osoba zza kamery musiała uświadomić gwiazdę, że jest nagrywana, bo ta zawstydzona położyła dłonie na ustach i wybałuszyła oczy. Agnieszka Woźniak-Starak próbowała kontynuować pracę, ale uśmiech mocno cisnął się jej na usta. Przypomnijmy, że ostatnio byliśmy świadkami innego incydentu z wulgaryzmami na wizji w tle. Reporter Panoramy w nerwach rzucił soczyste kuwa podczas realizacji na żywo i choć przeprosił, nie uchroniło to go od poniesienia konsekwencji. Wirtualne media nieoficjalnie podały, że mężczyzna został zawieszony.